Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pozostańmy jeszcze troszkę w tym rozważaniu sobie tego ludzkiego i boskiego uważania, o którym żeśmy sobie mówili wczoraj. No i protestantyzm jest bezradny tutaj, patrząc po wpisach, nikt jakoś się tutaj merytorycznie do tego nie odniósł. Jaki jest problem? Tak? No, Odnosiliśmy się wczoraj do Ewangelii Świętego Mateusza, 16 rozdziału, w którym Chrystus pyta apostołów, za kogo uważają mnie ludzie. No i padają różne odpowiedzi: jedni za Eliasza, drudzy za Jeremiasza, za Jana Chrzciciela, a, czwa, a jeszcze nie za, innego, za jakiegoś z proroków. Tak? A więc nie można powiedzieć, że nie padły odpowiedzi, bo padły odpowiedzi, tylko że wszystkie były chybione. I pyta się Jezus apostołów, za kogo Wy mnie uważacie. No i Szymon Piotr odpowiada, ty Jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Prawda? No i Chrystus mówi, że nie objawiło ci tego ciała i krew, tylko ojciec mój, który jest w niebie. Prawda? A więc pośród tych ludzkich uważań. Właśnie, opinii ludzkich, za kogo ludzie mnie uważają, syna człowieczego, za tego, za tego, za świętego i za tego Wszystkie kule w płot, wszystkie odpowiedzi kule w płot, tak? I pośród tych różnych od, opinii pojawia się boska opinia, tak? Ta prawdziwa przez świętego Piotra ogłoszona, to jesteśmy też syn Boga żywego. No i w świetle tego wersetu, żeśmy sobie mówili o protestantyzmie, tak? Pani... Madża się tutaj miała ładnie odezwać, no ale oczywiście się nie odezwała. Znaczy, tam coś popisała, ale nie na temat. Zresztą jak cała reszta z protestantów tutaj, tak? Spotka się zielonoświątkowiec z baptystą, tak? I z luterańskim teologiem reformowanym. I oni wszyscy się będą upierać przy swoim, tak? A na końcu, no bo luteranin będzie uważał tak, ja tak uważam, tak? Baptysta będzie myślał inaczej, a zielonoświątkowiec będzie myślał jeszcze inaczej. I to jest normalne u protestantów, tak? To jest normalne, jest 50 tysięcy sekt, jest mnóstwo tych teologii reformowanych, niereformowanych. Czyli to jest to, co uważają ludzie. To, co uważają pastorzy, to co uważają założyciele poszczególnych zborów. Tak? I teraz nikt, żaden z protestantów mi nie odpowie. Pani Madzie też mi nie odpowie. Skąd pani Madzie jest przekonana, że jej sekta, jej denominacja ma tą prawdę, w której należy czcić ojca? No, powie standardowo. Jest oparta na Słowie Bożym, bo to uczy na Słowo Boże. No dobrze, ale przyjdzie baptysta i panią zjedzie. I skąd będzie pani wiedziała, czy on przypadkiem nie ma racji, jak on też będzie się opierał na Słowie Bożym. A przyjdzie jeszcze jakiś luterański, niereformowany i was zjedzie, a luterański reformowany to już w ogóle was wszystkich do piekła zasypie, nie? Za głupoty. Po czym przyjdzie jeszcze ktoś inny i założy własną sektę, bo stwierdzi, że wszyscy głosicie herezję. Kto z was będzie miał tą prawdę? Jak każdy będzie obstawał przy tym, co on uważa, że jest biblijne. Żaden protestant mi tutaj nie odpowie. Żaden. Żaden, bo nie ma odpowiedzi biblijnej na, taką, na coś takiego. Znaczy jest pokazane, że odpowiedź jest w Kościele, na czele którego stoi Piotr, prawda? Ale żaden protestant mi tutaj nie udowodni, że jego sekta jest tą prawdziwą sektą. Dlaczego? Bo no będzie się popierał na Słowo Boże, Słowo Boże jest nieomylne i każdy będzie przypierdywał za przeproszenie w tą samą trąbkę Słowo Boże jest nieomylne. To jak jedno Słowo Boże, które jest nieomylne, może wydawać 50 tysięcy sekt, przy której każda głosi co innego, bo słowo Boże jest jedno, jest nieomylne, ale właśnie dorwą się tacy niedouczeni i nieugruntowani, jak wasi założyciele waszych sekcji zborów, interpretują jak chcą, prywatnie. No i drodzy, podważenie nieomylności Kościoła świetnie argumentuje cały protestantyzm. Nie ma obiektywnej prawdy, nie ma nieomylnej prawdy. A więc, skoro nie ma boskiej, nieomylnej prawdy, nie ma boskiego, nieomylnego e, w, tłumaczenia Słowa Bożego, jed, jednego, że tak powiem, klucza, który by otwierał prawdę zawartą w Słowie Bożym, to wszystko, co się wymyśli, jest prawdą, czyli odrzucenie. Nieomylności Kościoła, które wiąże się z jedynie jedyną i poprawnie poprawną, odwiecznie odwieczną interpretacją odwiecznego słowa Bożego, bo słowo Boże jest jedne tak jak Bóg jest jeden, i jedno jedynie może być tłumaczenie tego słowa. I żeby to jedyność słowa odwiecznie prawdziwego, odwiecznie zbawczego była przekazana ludziom, konieczny jest ten klucz nieomylności. Protestancki i protestanci nasi kochani odrzucili ten klucz do obiektywnej prawdy. Przez co o ile nie głosisz katolickich herezji, i jesteś przeciwny Kościołowi Katolickiemu, choć głosisz sobie Jezusa, jakiego chcesz. Jesteś bratem w wierze, jesteś zbawiony, tak? Nieważne, czy głosisz przeczne nauki z Baptystami, z Ewangelikami, z Luteranami, to jest nieważne. Masz prawdę o. Tak? Odrzucenie nieomylności. Odrzucenie tego tak logicznego faktu, że słowo Boże powinno być tłumaczone po Bożemu, a nie po ludzku. Powinno być tłumaczone tak, jak Bóg chce, żeby było zrozumiane, a nie tak, jak nam się wydaje. A żeby było rozumiane po Bożemu, to musi być zapewniona boska asystencja. Prawda? Która daje nam jedynie, jedyne prawdziwe zrozumienie. Wy tę wyrzucacie, wyrzucacie boską asystencję, bazując na własnym rozumie, odrzucając obiektywne tłumaczenie słowa Bożego, które nie od ciała i krwi pochodzi, tylko od ojca. Mnożycie się w sekciarstwo w sposób nieskończony, jak króliki, wymyślając raz po raz co chcecie. I wszystko jest prawdą. Na jakiej podstawie baptysta może pod, po, potępić Luteranina, jak tak do końca Baptysta nie jest nie może być, Nie może być przekonany o swojej prawdzie. No ja jestem przekonany, czyli jesteś nieomylny. No ja nie jestem nieomylny. To skąd wiesz, że to Twoje przekonanie jest prawdziwe, a nie fałszywe? Skąd wiesz, że Twoje e, potępianie, załóżmy, luter, Luteran reformowanych. Jest prawdziwe, bo skąd wiesz, że oni nie mają racji? A no bo słowo Boże mówi. No oni też powiedzą, że słowo Boże mówi, ale skąd wiesz, że Twoje słowo Boże, Twoje zrozumienie jest prawdziwe, a nie ich? I gdzie jest rozstrzygnięcie? Własny mózg, kult rozumu. Nie ma odniesienia do boskiego uważania, tylko do ludzkiego uważania. Dlatego protestantyzm jest czysto cielesny, przyziemny, szatański system, który absolutnie nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Absolutnie nic. I to widać na każdym kroku. Gdzie mi podano 50 tysięcy sekt, że taka wizja Kościoła sekciarskiego, kefalicznych, autokefalii, niezależnych jest w Piśmie Świętym? Wersetów brak. Pani Jurga, gdzie jest msza Wasyla, że się trzeba modlić z babkami? żeby zaistniało przeistoczenie. Odpowiedzi brak. Gdzie jest chrzest na znak przyjętego zbawienia? Odpowiedzi brak. E, uzasadnienie, gdzie jest pokazanie, że chrzest nie jest konieczny do zbawienia? Odpowiedzi brak. Gdzie jest podważenie autorytetu świętego Piotra? Odpowiedzi brak. Gdzie jest wykazanie, że kościół nie może być nieomylny? Odpowiedzi brak. Jedyne odpowiedzi, jakie są, to są nie, bo nie, bo jakby człowiek był nieomylny, to by mu się przypisuje boskie cnoty, a to jest pycha i takie lanie wody bez fragmentów biblijnych. Gdzie jest wykazane, że wszyscy mają klucze do Królestwa Niebieskiego? Jak jest napisane jasno, że Piotrowi tylko powiedział: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, każdy ma. A gdzie tu jest napisane? Odpowiedzi wersetów brak, tylko lanie wody. Ale już nie biblijne, gdzie jest napisane, że każdy ma władzę rozwiązywania i, rozwi i związywania tego, co w niebie i tego, co na ziemi? Każdy ma, odpowiedzi brak. No bo każdy ma, bo każdy ma. Gdzie to jest w Piśmie Świętym napisane? Jest napisane, że Chrystus to powiedział świętemu Piotrowi i apostołom, a nie każdemu na górze przed pięcioma tysiącami ludzi, że Wy macie. Wy byście tak chcieli, i właśnie dlatego, że każdy myśli, że ma klucze, to każdy se zakłada u was sekty jak chce, dlatego każdy, że tam myślicie, że u tych kefalicznych autokefaliach otwiera się jakąś tam kefalię, bo myśli, że ma klucze. Macie to, co codziennie robimy, i spuszczamy z wodą do toalety. Tak fekalicznie trochę, Lachowiecki, ale dokładnie tylko to macie. Prawda, i w głowie, i w rękach, myśląc w taki sposób, bo nic nie macie. Klucze są jedne u jednej osoby. Władza rozwiązywania rozwiązywania jest u jednej osoby i towarzyszy u apostołów z Piotrem, czyli u papieża i kolegium kardynałów, kolegium biskupów. Tak? No ale Wy tego nie wykażecie, że jest inaczej. Bo ja mogę wykazać, powiedział to do Piotra w 16 rozdziale i w 18 do reszty apostołów. A Wy co mi pokażecie, że każdy to ma? No tworzycie Wasze kolejne lanie wody, żeby tą zalaną wodą ukryć kłamstwo, że każdy ma klucze, tak? I tak, z lania wody do lania wody. Z niebiblijnych tez do jeszcze bardziej niebiblijnych tez, z fantazji do fantazji. To jest protestantyzm. A dlaczego tak jest? Bo nie chce głupi protestantyzm uznać, że jest jedna obiektywna prawda, która jest ponad nami, która nie pochodzi od nas. I ta prawda wyrażona jest przez Kościół, jest wyrażona przez Piotra, jest zdefiniowana przez Piotra nie z ciała i krwi. Protestantyzm. Nie ma czegoś takiego. Odrzucił. Dlatego ja jutro mogę być protestantem, głosząc se swoje wymysły. Każdy może być se protestantem i założyć se swoją sektę i będzie bratem zbawionym w Chrystusie. Tak? Tylko, gdzie coś takiego jest w sobie Bożym? Gdzie jest w Słowie Bożym, że jakiś tam Lolek z Kolosą sobie zakłada swoją sektę i święty Paweł brać, ducha świętego, masz, masz poprawne zrozumienie, jesteś zbawiony, boś klepnął formułkę, tak? No, gdzie coś takiego jest? No, nie ma, no ale protestantyzmu tak, tak nie ma, że jest, bo jest, ale nie ma, ale jest, bo, bo, bo Luther tak powiedział, nie? Czy tam jakiś inny. Zwinkliń, czy jakiś inny zwichnięty, nie? To jest. No nie ma. Czegokolwiek byśmy się, kochani, tutaj nie dotknęli. Protestantyzm nic nie jest w stanie wykazać. Nic. A jak ktoś tam próbuje wykazać, że i się zbije, to, to już po prostu zbici leżą, tak? Że Jezus zbawił połowę świata, a drugą zostawił na potępienie. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Od kilku tygodni, jak nie od miesięcy, czekam na analizę tego tekstu przez panią Madzię i resztę zwolenników predestynacji. Nikt nawet koło tego fragmentu nie staną, bo on definiuje Boga, kim jest. Paziowce moje, gdzie jest? kontekst. Pani Madzie napisała no tak, no tak, paździowce moje, że jednak nie paździowców moich, bo to jest takie przeproszenie e, Piotra, e, Pana Jezusa, nie? No dobrze, przepraszam, ale paździowce moje, no tylko dalej przepraszam, nie? No nie, Jezus mu powierza paszenie owiec, no i to was boli. Tak was boli, że nawet nie wiecie, co gadać, ale żeby coś zagadać, to trzeba coś wymyśleć, nie? Przepraszam, Pana Jezusa, no tak. A Jezus w zamian mu oddaje opiekę nad obcami. Trudko. Nic nie są w stanie wykazać tutaj te protestantki, nasze kochane i protestanci, tylko bełkot. Poczytajcie sobie wpisy. Skałą jedynie jest Chrystus i tak dalej. Ale myśmy wczoraj nie omawiali, czy skałą jest Chrystus, czy nie. Myśmy wczoraj omawiali nieomylność kościoła, ale protestanci po prostu. Nie, nie dorastają do dyskusji. Nie ma po prostu odniesienia się do tego wątku, jak, która, sekciarz, która sekta ma tam rację u nich. O, do czego się odwołają? Ile ja wodę, że w kościele są podziały? Są. Są, są, a taki naprawdę, ale my w kościele rzymskokatolickim mamy odwołanie się do magisterium kościoła do oficjalnej nauki Kościoła, która jest nieomylna i która w sposób ostatecznie, ostateczny i definitywnie definitywny precyzuje i pokazuje prawdę. Nie nasze uważania, tylko to uważanie, które przez Piotra objawiło się światu. Czyż jest Mesjasz Syn Boga Żywego? Tak i tak. Magisterium Kościoła definiuje. To, że są ludzie, którzy się nie zgadzają, to jest inna kwestia prawdę odwiecznie odwieczną i boską i zbawczą w Kościele mamy. Ona była, jest i będzie. Będzie atakowana? Tak. Ale niezmieniona, zmieniona, bo Duch Święty nie da jej zmienić. Bo jest po to dany apostołom, żeby czuwać nad prawdą. Tak? I bramy piekielnego nie przemogą, a więc do ostateczności, do końca świata. To prawda w Kościele przetrwa. To boskie uważanie przetrwa, a wy będziecie się dalej mnożyć jak króliki, do końca dalej, nie wiedząc, czy macie rację, czy może jakie inne króliki z innego, jakieś inne małpy z innego małpiego gaju, to znaczy z innej sekty. I nie dojdziecie nigdy do ładu i składu, bo każdy będzie wygłaszał to, co on uważa. Zastanówcie się i na kolanach, Powracać do Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie jedynie jest prawda i pełnia zbawienia. Pozdrawiam.